Cześć, z tej strony Michał, a w tym odcinku przygotujemy brokuły, które nie będą smakować jak trociny dla chomika. Do przygotowania brokułów będzie potrzebna jedna taka duża główka brokułów. Ją pociąłem na fragmenty, odciąłem ten główny trzpień, zostały same różyczki. Jak była różyczka taka dość duża, ją też odciąłem na pół. I mam takie równe, fajne, mniejsze fragmenty. Będzie tego potrzebne z 5 ząbków czosnku, które zaraz posiekam. Troszeczkę wody, dobra oliwa, sól, pieprz i zaraz Wam pokażę, jak to dokładnie wszystko przygotować. Do przygotowania brokułów będzie nam potrzebna duża patelnia z pokrywką, to jest bardzo ważne. Nagrzewamy patelnię, ale nie za mocno, bo nam czosnek się spali. 2 łyżki oliwy i dosłownie 30 sekund podsmażamy czosnek. Sekundach dodajemy nasze pocięte brokuły. Dokładnie mieszamy teraz, żeby były całe w naszej oliwie z sosem. I tak 2 minutki będziemy teraz te brokuły podsmażać. Teraz dodam solidną ilość pieprzu. Konkretną szczyptę soli, może nawet 1,5 szczypty soli. Nie wiem, czy to będzie widać na filmie, ale brokuły z takiego bladego koloru powoli nabierają takiego nasycenia. Są takie bardziej kolorowe, mocniej zielone, to znaczy, że za chwileczkę będziemy już dodawać naszą wodę. Tutaj mam przygotowane 1/4 szklanki wody, to jest 60 gramów, które tutaj zaraz dodam. I będziemy pod przykryciem, no takiej parze jakby przygotować brokuły, około 4 minuty. Jeżeli lubicie brokuły bardziej twarde, będzie to jakieś 3,5 minutki, a jeżeli rozgotowane bliżej 5 minut, ja robię zazwyczaj 4 minuty. Ustawiam timer. 4 minutki gotowania za nami. Podnosimy jeszcze pokrywkę i zostawiamy na około 45-50 sekund nasze brokuły, żeby nam ta para i woda odparowała do końca. I zaraz będziemy próbować nasze brokuły, ale wyglądają i pachną bardzo ładnie. Jeżeli chcesz więcej takich filmików, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, cześć!